Dzień dobry bardzo moi mili, witam się z wami serdecznie. Tutaj mam musli, owsiankę, w sumie nie wiem jak to nazwać. Ja już jestem gotowa, prawie do drogi jestem gotowa, walizka prawie już spakowana, ponieważ wybywam na babski czas, robimy sobie z mamą dzień matki, jej imieniny, moje imieniny, po prostu jedziemy do spa. W sumie to nie trzeba szukać na to powodu, jedziemy na babski czas, także ja jem, dopakowuję graty i teraz wiecie co, też się właśnie nad tym teraz zastanawiałam, że nieważne czy jedziecie na jeden dzień, na trzy, na 20, to na przykład kosmetyków kolorowych zawsze musicie wziąć taką samą ilość. I tak samo w sumie u mnie z pielęgnacją, no czasami tylko wiecie, wyliczam sobie czy myć głowę, czy nie myć głowy, no ale sporo tego jest. No i jadę na niedługo i w sumie będę praktycznie tylko w szlafroku i ubrań biorę mało, bo taki jest plan, leżymy nad basenem. Ewentualnie w jacuzzi, nic więcej nie robimy. Pogoda, myślę, że możecie zauważyć, że no szału nie ma, słońca nie ma, więc nie wiem nawet, czy nam się zechce gdzieś spacerować. Także zobaczymy. Na pewno się wychillujemy, na pewno zjemy dobre jedzonko, bo tam jest dobre jedzonko. A, nie wiem czy mówiłam, jedziemy do Talarii. To nasze takie stałe miejsce, sprawdzone, nie wiem ile razy już tam byłyśmy. I po prostu tak raz w roku, dwa razy do roku staramy się tam jeździć, także zapraszam na takiego vloga kilkudniowego, na taki babski wypad. Zjem i jedziemy. Jestem, dojechałam. Słuchajcie, my nie możemy tutaj trafić na ładną pogodę. Jest Armagedon, leje, wieje, burza. Jest godzina 15, a zobaczcie jak jest ciemno, także jeszcze w ogóle tutaj mam światło. Nawigacja mi powiedziała, jesteś na miejscu, więc jestem na miejscu i spadam. Mama już czeka, więc tym razem ona jest pierwsza. Idziemy! Jakby to powiedzieć, trochę wieje. Ale słuchajcie, najważniejsze, że dron jest ze mną, to się chłopak przyjedzie, nie będzie w domu siedzieć. Idziemy! Słuchajcie, nasz pokój nazywa się Mistrzynie Ekstrawagancji. No te kolory są tutaj takie... ten. Takie zasłony mamy, proszę bardzo. A widok tutaj na dziedziniec. Jak widzicie, nadal pada deszcz. Super, akurat fajnie na jacuzzi ciepłe. Dzień dobry, bardzo witam serdecznie drugiego, w sumie pierwszego pełnego dnia. Słuchajcie, poszłyśmy wczoraj spać po 21, wstałyśmy przed 9. Jestem zapuchnięta, nie wiem kiedy ostatnio w życiu tyle spałam. Lecimy na śniadanie, bo zaraz się skończy i później się odzywam.
Słuchajcie, ja nie wiem, jakie tu jest powietrze, ale wczoraj zasnęłam na siedząco. Dzisiaj po obiedzie nie doszłyśmy nawet na basen. Ja zaliczyłam drzemkę, zasnęłam po prostu jak niedźwiedź. Teraz idziemy już na basen, powoli robi się wieczór. Ja mam w ogóle ze sobą książkę, już wam pokazuję. Sztuka zwycięstwa. I powiem wam, że myślałam, że to będzie trochę taka cięższa, bardziej psychologiczna książka, bardziej motywacyjno-poradnikowa, a ona jest na ten moment, nie przeczytałam jeszcze za dużo, jest, bo nie ma czasu tutaj, słuchajcie, jest taką historią, no taką, którą da się czytać normalnie jak opowieść, więc mam nadzieję, że dam radę dzisiaj czytać książkę. Czas nam tutaj leci, nie wiem gdzie, z jednej strony się nigdzie nie spieszymy, a z drugiej strony, wiecie, śniadanie, obiad, relaks i już nie ma czasu. Teraz idziemy na spa porządnie, chciałam powiedzieć wypocząć, no ale do tej pory to robimy, ale był spacer, udała nam się super pogoda, bo w prognozie ciągle są przewidziane deszcze, burze, opady, a u nas dzisiaj świeci cały dzień, słońce nie spadła ani kropelka deszczu, teraz troszeczkę są takie, wiecie, chmury, ale w sumie to może byłoby nawet dobrze, jak będziemy leżeć nad basenem, także zapraszam was na tą strefę basenową. Ja, słuchajcie, jestem tutaj kolejny raz i też nie pokazuję wam całego tego kompleksu, dlatego że po pierwsze stawiam tutaj na relaks, taki totalny, i nagrywam jak mi się przypomni, nie pilnuję siebie z tym, żeby się nagrywać, to po pierwsze, a po drugie ja już pokazywałam wam kiedyś cały obiekt, w sensie tyle ile mogłam, wtedy wam pokazywałam, więc jak się cofniecie, na pewno znajdziecie gdzieś opis i pokaz większy hotelu. Teraz chodzimy, wiecie, tylko takimi znanymi nam, sprawdzonymi przez nas ścieżkami, więc teraz lecimy na basen, tam jest też fajna sauna ziołowa, więc na pewno tam zawitamy. Jacuzzi, jest też taka ścieżka zdrowia, że są różne sauny, zimna woda. Jest też duży basen, który jest bardzo chłodny i ja raczej chyba tam teraz nie wejdę, no ale nie przedłużam, lecimy na basen, zapraszam was z nami. A jeszcze chciałam tylko powiedzieć, halo ostrość, że dostałam prezent, słuchajcie, na Dzień Dziecka. Dostałam suszarkę do włosów, już jest u mnie w bagażniku, później wam pokażę. Bo pytałam was jakiś czas temu o suszarki i dostałam suszarkę Remingtona, która ponoć ma różne tam, wiecie, funkcje i nadaje się do długich i gęstych włosów. Także będę tutaj z tym bardzo podekscytowana, bo do tej pory mam taką suszarkę, że myślę, że moja fryzjerka to by mi chyba pół włosów wyrwała za nią, więc teraz będę miała bardziej prosuszarkę i też mam nadzieję, że będę nią szybciej suszyć włosy, że nie będę taka zniechęcona do tego całego procederu, więc bardzo fajnie, pokażę wam, mam nowy sprzęt i bardzo się cieszę. Zawsze byłyśmy jesienią, tutaj jest basen, ja sobie z basenu wyszłam na taką kanapę i tutaj od razu jestem na ogrodzie z książeczką. Fajna sprawa, bo tutaj to jest troszeczkę tak schowane od wiatru, więc nie wieje tutaj mega, a nie ukrywam, że się trochę wiatr rozhulał, także bardzo fajnie to wygląda, jest tu mega przyjemnie, jest taki przewiew, bo wiecie jak to w takiej strefie, no jest trochę duszno, żeby było ciepło, wiadomo, także można sobie wziąć kawkę, herbatkę, ja chyba zaraz tak uczynię i trochę będę czytać. Słuchajcie, chyba pobiłam swój rekord, bo byłam 10 minut na saunie. Dla mnie słowo sauna i ja już mdleję, a byłam 10 minut i nikt mnie nie wynosił. Zrobiły mi się rumieńce, ale jestem z siebie dumna, szybko więcej nie pójdę. Wiecie, co absolutnie uwielbiam w Talarii? Że tutaj na kolację można przyjść w szlafrokach, nikt na was krzywo nie patrzy. No, nawet po saunie można przyjść i nie ma żadnego, wiecie, takiego i tak dalej. Uwielbiam to i to jest chyba jedyny hotel, w jakim byłam, żeby tak było.
Teraz słuchajcie, jestem w domku ziołowym, w jednej z moich ulubionych saun, bo to jest po prostu pokój, w którym jest cieplej, gotuje się w takim garze, gotują się w takim garze zioła i wszędzie są zioła porozwieszane. Ja sobie leżę na siedniku. Nigdy, nigdzie nie widziałam takiego rodzaju saun i to słuchajcie, moje ulubione, dlatego że tak, leżymy, tu się nie pocimy i przepięknie pachnie ziołami, tu w ogóle jest strefa ciszy i naprawdę tutaj jest fajnie. Obok Wam pokazywałam gongi i tam się odbywały koncerty gongów tybetańskich, nigdy na takowym nie byłyśmy, ale jestem ciekawa, jak to wygląda. Myślę, że to musi być takie trochę mistyczne przeżycie, także teraz jesteśmy w tym dołku w domku ziołowym po kolacji, która była przepyszna i słuchajcie, jedzenie tutaj jest naprawdę, naprawdę fajne. Można oczywiście wybierać coś spoza karty, można wykupić sobie pakiet z jedzeniem i my tak zazwyczaj robimy i nie żałujemy, bo naprawdę jest bardzo smaczne, świeże. Oni tutaj też hodują swoje zwierzęta, mają rośliny, więc ogródki, więc naprawdę to jest takie, wiecie, świeże i takie fajne, jakościowe, także teraz domek ziołowy. Zawsze w nim mam drzemkę. No dzień dobry, bardzo witam was serdecznie ostatniego dnia. Właśnie sobie zaplotłam warkocza dobieranego. Nie wiem, jak ja sobie to dobrałam, ale słuchajcie, te włosy po chlorze i tak dalej są takie, że ja się śmieję do mamy, że brzydzę się ich dotykać. I jak wrócę do domu, to wiecie, wiedzie pielęgnacja, wiedzie maska. A teraz sobie związałam warkocza, zaplotłam sobie warkocza, tu chyba mnie coś ugryzło. W ogóle słuchajcie, to już jest nasz ostatni dzień. Lecimy na śniadanie, zbieramy się powoli, lecimy na śniadanie, pakujemy się. I jeszcze idziemy pożegnać się z basenem, no ale tak o 10 będziemy spadać. To był wyjazd zupełnie inny niż wszystkie, bo zawsze byłyśmy tutaj jesienią, tym razem wybrałyśmy się tutaj wiosną i to było totalnie, totalnie co innego, bo jest tutaj dużo zieleni, można z basenu wyjść od razu, tam pokazywałam Wam na ten jakby taras, w ogóle nie wzięłam pędzelka do pudru pod oczami i zobaczcie, jak tym dużym z hakuro słabo się dociera. Mam wrażenie, że w ogóle nie ma tutaj tego pudru. I tak jak teraz widzę to, znaczy jak do Was mówię, to widzę i mi się to rzuca w oczy. Makijaż zrobiony dosłownie w 3 minuty. Włosy podwinięte, wiecie, wszystko spięte, żeby mi się tu nic nie czepiało. Lecimy powoli na śniadanie i tak jak mówię, wiosną to miejsce też ma swój urok i jest zupełnie inne i bardzo się cieszę, że udało nam się tutaj teraz wiosną przyjechać, bo było fajnie zobaczyć, wiecie, w zupełnie innej odsłonie talarię, tu jest teraz tyle zieleni, wszystko kwitnie, przepięknie to wygląda, także ja się ubieram, mama się zbiera, lecimy na śniadanie, no i będziemy się powoli żegnać z relaksem, no, ale to był super wyjazd, tak bardzo się wyspałam, że nie pamiętam, kiedy tyle spałam, więc mama zresztą tak samo, spałyśmy po prostu jak zabite po 12 godzin, więc zregenerowana jestem na pewno. Słuchajcie, dobrze, że okulary przeciwsłoneczne przed chwilą zdjęłam z głowy, to mi chociaż warkocz nie zmógł. Niestety pogoda się nam skiepściła. Jak już widzicie, jestem w samochodzie w ogóle. A widać! Tam mam od mamy sadzonki pomidorów i ogórków i w ogóle coś dziwnego mi powiedziała, bo ja nie wiedziałam o czymś takim. Wiecie, że pomidory i ogórki nie mogą stać na przykład na tym samym balkonie albo być blisko siebie? Nie wiem, ile w tym prawdy, ale słucham mamy, bo ma doświadczenie, więc ogórek wyfrunie na inny balkon, natomiast ja jestem w ogóle zaskoczona, ale mam przepiękne sadzonki! No, także może przeżyją dłużej niż tamte poprzednie. Wracam do domu, wracam do dzieciaków, wracam do Krzyśka. Będę powoli kończyć tego vloga. Jak w kolejnym zauważycie mnie w tym samym outficie, to wszystko się zgadza, bo zaraz zaczynam kolejnego, bo w kolejnym też będzie się działo. No widzicie, u mnie nie ma nudy, ciągle coś się dzieje. Nawet jak są takie dni domowe, to też się coś tam dzieje. Także dobra, pobyt w talarii był super. Wyspałyśmy się za wszystkie czasy. Słyszycie deszcz pewnie. Wyspałyśmy się za wszystkie czasy, najadłyśmy się za wszystkie czasy. Niestety,
Znaczy, mamy zarezerwowany na szczęście kolejny pobyt. Natomiast niestety ceny znów dość mocno poszły w górę. Plus jest jakby obcięty jeden posiłek w tym pakiecie, który miałyśmy zawsze. Wcześniej były śniadania, lunche i kolacje, a teraz nie będzie lunchy, więc od śniadania do kolacji będziemy musiały wytrzymać następny raz na herbacie albo na jabłkach, bo tam są, śmieję się oczywiście, bo restauracja oczywiście jest cały czas otwarta. Natomiast powiem wam, że rozmawiałyśmy z mamą i Talaria to jest takie miejsce, do którego my przyjeżdżamy z pewnością. Bo wiecie, w kilku miejscach w Polsce się już było i nie powiedziałabym, że tak wypoczęłam, że było tak dobre jedzenie i że po prostu byłam tak usatysfakcjonowana z całego pobytu. A to jest nasz taki pewniak. Zawsze jeździmy tutaj w tygodniu, nie w weekendy, bo na pewno w weekendy jest więcej ludzi i myślę, że to też przekłada się na naszą satysfakcję z pobytu. No ale tutaj naprawdę odpoczywamy i czy to wiosną, tak jak teraz jest przepięknie, naprawdę jest zielono, wszystko kwitnie, wszystko przepięknie pachnie, czy jesienią, tak jak najczęściej jesteśmy, późną jesienią już tak naprawdę. Wtedy jest fajnie, bo wiecie, na dworze jest zimno, szaro, mokro, wieje, a my sobie siedzimy w ciepłym jacuzzi i to też ma super klimat. Natomiast w maju też mi się bardzo podobało, tutaj można wypożyczyć rowery, rowery wodne, tutaj jest dużo stawów, jak było widać na dronie. No naprawdę to jest fajna miejscówka i stwierdziłyśmy, że naprawdę raz na jakiś czas warto tutaj przyjechać. Także żegnam Talarię na jakiś czas, papa zamku, pałacu. Kolejna rezerwacja oczywiście już jest. No, fajnie było. Fajnie było, uważam, że warto się spotkać raz na jakiś czas na neutralnym gruncie, dlatego, że wiecie, jak ja przyjeżdżam do mamy, czy jak mama przyjeżdża do mnie, no to oczywiście, że fajnie jest to spędzony czas, natomiast no inaczej jest tak, że możemy totalnie odpocząć, że nie myślimy o jedzeniu, o zakupach jedzeniowych, o jakichś obowiązkach. No, takie totalne oderwanie od rzeczywistości. Bardzo lubimy i ja bardzo polecam od siebie. I słuchajcie, ja wracam do domu, ponieważ jest po... A, jeszcze nie wiem. Jest po 9:00. Aj, nie pokażę. Znaczy, nie zobaczę. No, jest po 9:00 chwilę, a ja mam dużo planów i muszę się pakować. Jakkolwiek to brzmi, tak, muszę się pakować. Dobrze, także ja już wracam, nie przedłużam. Mam nadzieję, że taki totalnie inny vlog, w sumie zlepek kilku dni przypadł wam do gustu. Zostawcie mi kciuka w górę, jeśli lubicie moje takie około wyjazdowe vlogi. Ja już lecę. Nie chce mi się, ale już lecę. Nie przedłużam, bo kolejny długi dzień przede mną. Dobrze. Życzę wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym. Pa!